otrzymaliśmy od biegłych opinię o stanie zdrowia sądowo-psychiatrycznego podejrzanego Zbysława C. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie pod zarzutem zabójstwa 5-letniego chłopca. Zdarzenie miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po dokonaniu tego czynu i osadzony w areszcie śledczym. Aktualnie biegli określili stan zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia przez niego przestępstwa, zabójstwa. Biegli stwierdzili, że w chwili tego czynu miał całkowicie wyłączoną poczytalność, to znaczy, że nie był w stanie zrozumieć znaczenia swojego czynu, swojego zachowania i pokierować swoim postępowaniem. Prokuratura to śledztwo nadal prowadzi. Komplementujemy tutaj cały materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie. Wszystkie czynności muszą być zakończone w śledztwie. Jak śledztwo zostanie zamknięte, prokurator zgodnie z tym, co orzekli biegli, którzy również wskazali, że mężczyzna powinien przebywać w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym tytułem środka zabezpieczającego, wówczas prokuratura skieruje wniosek do sądu o umorzenie tego postępowania i orzeczenie takiego środka bezterminowo wobec podejrzanego o zabójstwo 5-letniego chłopca.